Reprezentant Polski Karol Linetty obserwował z trybun ostatni sparing Lecha Poznań przed startem sezonu. Jego koledzy wygrali w Grodzisku Wielkopolskim z Zagłębiem Lubin 3-0 i zaprezentowali się bardzo dobrze. Szczególnie efektownie Lech zagrał w pierwszej połowie meczu z Miedziowymi, a oto najciekawsze fragmenty tego spotkania. No i uwaga, groźna akcja Zagłębia. Czy to będzie strzał? Nie, podanie i znakomicie interweniuje Matusz Putnocki. Wielkie brawa dla słowackiego golkipera poznańskiego Lecha. Niepokoił go z numerem 11 Artur Siemaszko. Znowu przy piłce widzimy ekipę poznańskiego Lecha i to ładnie się ta akcja rozwija. Niki Bila Nielsen ma sporo miejsca, żeby uderzyć. Nielsen! 1-0 dla Lecha Poznań. Znakomity kontratak drużyny kolejorza. Asystował Szymon Pawłowski, a Niki Bila Nielsen pakuje piłkę do siatki. Majewski. Naprawdę dobra piłka do Szymona Pawłowskiego, ten ma miejsce, by dośrodkować, no nie miał go za dużo, stąd jakość tego dośrodkowania taka, a nie inna, ale i tak znakomicie sobie w polu karnym poradził Niki Bila Nielsen, opanował piłkę i zdołał jeszcze uderzyć na bramkę Konrada Ferenca. Tetech, Majewski, dobrze do Gajosa, ładnie rozkręca nam się ta akcja Lecha Poznań, Szymon Pawłowski, jest Makuszewski, ten zdecydował się na uderzenie nad poprzeczką. Ale bardzo ładnie to wyglądało. A bramkę zdobył Duńczyk Niki Bila Nielsen. No i zaraz może mieć kolejną ku temu okazję. Niki Bila! On potrafi potężnie uderzyć. Byłem pewien, że tutaj na strzał się zdecyduje, bo miał dość miejsca niestety nad poprzeczką, ale był to strzał bardzo niebezpieczny. Nielsen. Znowu Majewski, wycofanie do Pawłowskiego. Pawłowski lubi dryblować, no i zgubił tutaj obrońców. Pawłowski uderzał, Makuszewski niestety uderzył nieczysto, ale może jeszcze będzie tu okazja. Majewski nad poprzeczką. Niki Bila. Rusza Szymon Pawłowski. Szymon Pawłowski ma tam w środku Macieja Gajosa. Dobra piłka. Gajos 2-0. Znakomita akcja piłkarzy poznańskiego Lecha. No ręce same składają się do oklasków. Chwalenia się niepełnym uzębieniem teraz już może nam pokazać, co potrafi na boisku, ale teraz uwaga, bo kolejna akcja Lechitów. Maciej Gajos uderzał z dystansu. Rozpędza się Radosław Majewski. Prostopadła piłka do Macieja Gajosa w dość ekwilibrystyczny sposób. Musiał interweniować golkiper Zagłębia. To jeszcze nie koniec tej akcji. Znakomicie robak do Majewskiego. Majewski obok bramki, ale w bardzo sprytny sposób chciał oszukać bramkarza Miedziowych. No i teraz Sisej będzie musiał interweniować. Uwaga, jest groźnie. Putnocki znakomicie interweniuje. Bardziej z tyłu znajdował się na boisku. Ładna teraz wymiana podań. Jóźwiak 3-0. Znakomita wymiana podań w polu karnym między Kamilem Jóźwiakiem a Marcinem Robakiem. I mamy 3-0 w tym meczu. Na lewą stronę. Matusz Putnocki znakomicie między słupkami, a uderzał Karol Żmijewski. No rzeczywiście, jeśli chodzi o występ Matusza Putnockiego, to tutaj nie ma się dzisiaj do czego przyczepić. To już jest koniec, proszę Państwa, tego sparingu w Grodzisku Wielkopolskim. Lech Poznań wygrał z Zagłębiem Lubin 3-0 po bramkach Nikiego Bila Nielsena i Macieja Gajosa w pierwszej połowie oraz Kamila Jóźwiaka w drugiej połowie.